Wyjazd do takich pożarów to już niemal codzienność. Jednak tym razem pożar był symulowany. To szkolenie z gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznych w Piekoszowie. Wzięło w nim udział około 80 strażaków z regionu. Będziemy mogli dotknąć bliżej tych paneli fotowoltaicznych, nawet próbować je gasić. Były też te panele podpalane, będziemy mogli sobie je pociąć. Od strony technicznej, jakie zabezpieczenia, żebyśmy mieli pełną wiedzę, jak działać. Bo to wciąż palący problem. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy piekoszowscy strażacy do tego typu pożarów wyjeżdżali aż kilkanaście razy, stąd już drugie takie szkolenie w regionie. Organizatorzy podkreślają, by przy wyborze instalacji fotowoltaicznej kierować się doświadczeniem wykonawcy i zwracać uwagę na jakość paneli. Taka instalacja powinna być zbudowana z oryginalnych komponentów, czyli technicznie mówiąc z oryginalnych złączek MC4, na których największy powstaje łuk i poprzez to instalacja jest narażona na pożar. Panele ugasić niełatwo. Potrzebny jest odpowiedni strój i specjalna polimerowa powłoka, która ma zapewnić bezpieczeństwo strażakom. Na świecie domy z fotowoltaiką są specjalnie oznakowane. W Polsce to wciąż rzadkość. Informacja o tym, że pali się budynek z fotowoltaiką na dachu, dociera do strażaków często zbyt późno. Zazwyczaj w momencie, gdy już jadą do pożaru. Każda instalacja fotowoltaiczna znajdująca się na dachu bądź posesji powinna być oznaczona przed posesją taką czerwoną naklejką. My podczas działań ratowniczo-gaśniczych już wiemy, wchodząc na posesję, że mamy informację, że taka instalacja znajduje się. Wtedy podejmujemy działania zgodnie z algorytmem. Każda instalacja fotowoltaiczna powinna być sprawdzana co 5 lat. Niestety nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Organizatorzy zapowiadają kolejne szkolenia. Bartłomiej Kasprzyk, informacje.